Dzień dobry, dobry wieczór, Paweł, interameryka.com, internetowy przewodnik po Stanach Zjednoczonych. Ciężko cokolwiek powiedzieć, ponieważ zabieram Was do najładniejszego parku narodowego Stanów Zjednoczonych. Panie i panowie, przed Wami Bryce Canyon National Park. Tutaj w ogóle zdjęcia robią się same. Wystarczy odwrócić aparat do 20-30 cm i jest inne ujęcie. Ten kanion jest stosunkowo małym kanionem. To co widzicie, to jest całość. Przepiękna całość. Dobra, nie będę gadał, bo mi to nie za bardzo wychodzi. W takim razie zapraszam na zejście. Zapraszam ze mną w dół. Bryce Canyon National Park. Razem z Interameryką. No i przygotowuję się do zejścia. Nie, dziękuję. Przygotowuję się do zejścia na dół. Taka jeszcze panorama. Szybka panorama. Tak wygląda. Tak wygląda trasa. O, można sobie tutaj wziąć wycieczkę na koniach. Nie wiem ile kosztuje, ale sprawa jest bardzo, bardzo fajna dla tych, którzy robią takie rzeczy. Okej. Jeszcze jedna panoramka. Piękny. Wygląda jak z książek fantasy wszystko. Ach, nie mogę się doczekać, jak będę na samym dole. Piękny. Nie wiem, czy wideo to wszystko oddaje. Trzeba tutaj koniecznie przejechać samemu. I co o tym myślicie? Widok za 100 tysięcy dolarów? Raczej tak. Nie wiem czemu, to jest bardzo dużo Niemców, jak w większości parków narodowych. Bryce Canyon Navajo Loop. Co o tym myślicie? Piękne, prawda? Troszeczkę zaczynają nadchodzić chmury. Mam nadzieję tylko, że dodadzą troszkę białego kontrastu do zdjęć. I nic poza tym. Byłem tutaj 4 lata temu. Tylko niestety pogoda była nieciekawa. Zaszło słońce za chmury i wszystkie kolory nagle zniknęły. Jak na razie jest pięknie. Ptaki są proste, jak widzicie. Troszeczkę jak w lesie polskim. A Queen's Garden to taki pierwszy szczak, od którego zacząłem. A jest dużo drzew, można się schronić w cieniu. I podejścia nie są takie ostre. Choć troszeczkę trzeba mieć kondycję. Ciężko się oprzeć, żeby włączyć kamerę i nie nagrywać. Naprawdę ciężko. Wczoraj bardzo duża ulewa była. Pojawiły się tutaj rzeki okresowe. Poznikało oczywiście, jeszcze troszeczkę jest wilgotno. Ale powietrze jest cudowne. Tutaj będziemy wychodzić do góry. Ale dziura. O, tu im się coś zawaliło. Ja tędy schodziłem jeszcze kilka lat temu. No
popatrz. Tam się będziemy wspinać pod górkę. Kolory są mega, tylko jeszcze słońca nie ma takiego mocnego. O, ostatni etap wyjścia. Jak mrówki. Wow. Ej, słońce wychodzi, kolory się zaczynają. No. Tutaj patrzcie na tego kanionu, się zacznie rozświetlać. Tak wygląda zejście lub wyjście do Bryce Canyon w zależności od punktu widzenia schodzenia. Chyba zdecydowanie lepiej schodzić tą stroną. To się nazywa gra kolorów. Około 1/3 kanionu można sobie przejść na nogach. Nie wiem, czy widzicie tam w oddali, gdzie są ludzie. To jest tak zwany Sunrise Point. Wschody słońca tutaj są najładniejsze. I to będzie jakiś, no przypuszczam, że będzie około kilometra do tego punktu, gdzie ja się teraz znajduję. Nie mogę się powstrzymać, żeby kamerę potrzymać dłużej na widoku. Piękny Hood, Bryce Canyon. Patrzcie, jakie to są kolory. To jest po prostu coś niesamowitego. O każdej godzinie zmieniają się kolory. O każdej porze dnia, w zimie, w lecie, na jesieni słońce operuje inaczej. Inaczej rzucane są cienie i inaczej podświetlane. Wysokość słońca w lecie jest inna, w zimie jest inna. Po prostu atrakcja na 365 dni w roku. Idziemy dalej. Jak widać, dużo ludzi. I tutaj dochodzimy do Sunset Point, ale wcześniej trasa, o której wcześniej pisałem na stronach internetowych interameryka.com, Navajo Loop. Jedna z ładniejszych tras widokowych w Bryce Canyon. Chyba nie muszę wam więcej nic mówić. Popatrzcie, jak to wygląda. To jest część Navajo Loop. Teraz idziemy do miejsca o nazwie Sunset Point. Tutaj jest wejście lub wyjście do kanionu, w zależności z której strony wchodzimy, schodzimy. Po prawej stronie, mniej więcej jeszcze jakieś koło 500 metrów, można oglądać kanion z krawędzi i później trzeba będzie podjechać samochodem na drugi koniec.
Bryce Canyon National Park. Visitor Center. Zobaczymy, co tu mają ciekawego. Mamy Park Rangera. Na pewno mamy pamiątki. Na pewno mamy książki, pamiątki. Można, jeżeli ktoś ma paszport w National Park, możemy sobie tutaj wbić cancellation stamp, tak zwany. Proszę, bieżąca prognoza pogody. O, jest troszeczkę burzy. Teraz jedziemy do Zion National Park, więc pewnie będzie padało po drodze. Maskotki. Magnesy. Jeżeli ktoś zbiera. Kartki pocztowe. Tak, wszystko. O, tutaj są ładne magnesy. Bryce at night. Look at this. Ups. We break it. Zaraz to posprzątam. Ok, widzę, że tutaj mamy mapę. To przy okazji kilka informacji. Będziecie jechać z Zion, to jest 12 z zachodu. Będziecie jechać z Arches National Park, to jest 12 ze wschodu. Park jest bardzo mały, tak jak pokazuję. Visitor Center jest w tym miejscu. Praktycznie można sobie zaparkować na pierwszym parkingu, w którym my byliśmy. I wszystkie najładniejsze punkty znajdują się tutaj. Sunset, Sunrise, zejście do Navajo Trail. Można sobie też wziąć autobus i dojechać do samego końca. Także mały, fajny park do zwiedzania. Zdecydowanie pół dnia wystarczy. Polecam przyjechać na zachód słońca i zostać do południa, albo wstać rano, przyjechać na wschód słońca i również zostać do południa. Chyba wszystko. Sunset Point, Bryce Canyon. A tak wygląda parking, który jest oddalony od kanionu o 50 metrów. Całą ubikację. Jest autobus, to nie akurat nie ten. O, jest przystanek autobusowy i z tego przystanku autobusowego, tam jest mapka, można sobie kilka punktów widokowych zwiedzić. Tutaj włoskie dały sobie robią zdjęcie. One, two, and say tequila! Good.